13 grudnia tego pamiętnego roku to był dla nas szok. Mieliśmy noc czuwania w kościele i po północy młodzież się rozeszła. Niektórzy, wiem, że natrafili na trudności. Było czuwanie modlitewne. Tego też dnia Małgosia Sokołowska namalowała twarz Matki Bożej Zwycięskiej, Matki Bożej Biało-Czerwonej. Dla nas to był paraliż, to był szok. Ja nie wiedziałem, nie umiałem tego nazwać. Ja w swoim języku nie miałem określenia, jako że nie zajmuję się polityką, i nie miałem określenia na to, co się wydarzyło. Paraliż. Ludzie zaczęli przychodzić do klasztoru i zaczęło się od tego, że internowano kobiety, a jak internowano kobiety, to zaczęto zbierać dla nich środki higieniczne i opatrunkowe. I wiem, że to ludzi niezwykle zbliżyło, zacieśniło, i tak się zaczęło, że nasz klasztor był tak punktem pomocy, konsultacji. No to już klasztor jakby przestał żyć swoim życiem. Duża sala duszpasterska stała się magazynem i tak było przez cały stan wojenny. Najgorsze było to, że ja w swoim słowniku nie miałem słowa na to, co się działo. Pamiętam, wyglądałem przez okno, modliłem się na różańcu, telefony przestały działać. Jak gdyby kontakt był urwany, ale ten kontakt de facto został na nowo nawiązany. Mówię, ta więź międzyludzka gdyby odżyła i ten koszmarny stan wojenny miał ten aspekt, że byliśmy bardziej solidarni, bardziej pomocni, bardziej pobożni. Zobaczyliśmy, jak bardzo potrzebujemy Pana Boga i siebie. Przyszli nocą w uśpiony dom, zabierali nas chyłkiem jak zbóje. Drzwi zamknięte otwierało.